się nie martw, o mnie się nie martw, ja sobie radę dam. A jesteś, to jesteś, a jak cię nie martw. Bardzo dobrą oglądalność mamy, co jest olbrzymim sukcesem, biorąc pod uwagę, że to jest dopiero po pierwszej transzy. Kiedy czasami niektóre seriale właśnie dopiero po kilku transzach osiągają taką oglądalność. Ja się bardzo cieszę i miałem, szczerze mówiąc, taką nadzieję. Nie kalkulowałem, jak to będzie. Wszyscy się staraliśmy jak najlepiej wykonać swoją robotę. I cieszymy się, że to zostało docenione. Teraz jest duża konkurencja, jest bardzo dużo seriali. Wcale nie jest tak łatwo mieć taką oglądalność, także to super na pewno jest. Nie spodziewałam się, ale z drugiej strony mogłam tak przeczuwać, że z taką obsadą i z takimi głównymi bohaterami może się udać. Takie miałem podejrzenia, szczerze mówiąc, że to może się spodobać już czytając scenariusz, bo nie jest ani on nabzdyczony, ani nie jest wykreowany jakiś nierzeczywisty, kolorowy, lukierkowy świat. Mamy takie poczucie, że nasza praca została doceniona. Starałam się naprawdę zagrać najlepiej, jak potrafiłam i jestem dumna z tego, że widzowie to docenili. Jest to coś bardzo, bardzo sympatycznego, zabawnego i no, czuję się wyróżniona, że mogę się w tym serialu pojawić. Spotkałam się z bardzo, bardzo dobrymi opiniami, że to jest ulubiony serial, że jest super, że taki inny, pogodny, radosny, że jest inny i że teraz oglądają tylko serial O mnie się nie martw, także cieszę się.